Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków czerwca. Zacznę od mojego absolutnie nowego odkrycia, jeśli chodzi o zeszły miesiąc. Będą to dwa produkty pielęgnacyjne, a w sumie to dwa produkty ochronne tej samej marki. Mowa tutaj o filtrach przeciwsłonecznych marki Cell Fusion C Expert. Jest to seria, która nazywa się Perfect Shield i o tych kosmetykach już Wam wspominałam na moim Instagramie, jak również na blogu pojawiła się recenzja obu filtrów. Mamy tutaj wysoką ochronę przeciwsłoneczną przed promieniowaniem UVA i UVB, czyli SPF 50+, PA i 4 plusiki. Tak, obydwa preparaty zostały przetestowane dermatologicznie i są przeznaczone do skóry wrażliwej, mogą być stosowane również przez dzieci. Mają ciekawe formuły i już Wam o nich opowiem, ponieważ troszeczkę różnią się między sobą, konsystencją, chociaż w działaniu powiedziałabym, że są bardzo, bardzo podobne. I zacznę może od tej tubeczki. O, to jest, słuchajcie, Sunscreen 100. Bardzo fajna formuła, gęsta, nie bieli skóry, ale kiedy nakładamy go na naszą twarz, to daje on efekt takiej opalizującej powłoki, przez co też przepięknie rozświetla skórę i bardzo ładnie wygląda na tym filtrze makijaż, co jest też bardzo ważne. Nie podrażnia, w jego składzie znajdziemy m.in. filtry mineralne, jest tutaj dwutlenek tytanu, bo na pewno będziecie o to pytać, dodatkowo wiele ciekawych substancji aktywnych. Krem przez to, że ma taką nieco gęstszą konsystencję, bardzo ładnie też skórę nawilża i myślę, że to będzie świetny preparat dla wszystkich osób, które posiadają cerę normalną, jak również cerę suchą, odwodnioną, chcą ją w bardzo dobry sposób chronić, nie potrzebują wysokiego krycia, jeżeli chodzi o makijaż, nie stosują też ciężkich podkładów, chociaż powiem Wam, że obydwa produkty przetestowałam z kremami BB, kremami CC samodzielnie, jak również z takimi ciężkimi podkładami jak Double Wear i sprawdzały się idealnie. Każdy podkład trzymał się bardzo długo, pięknie, nie było takiego szybkiego efektu przetłuszczenia, błyszczenia skóry. Absolutnie nie. Natomiast tak jak mówię, ten moim zdaniem przez swoją konsystencję bardzo fajnie sprawdzi się przy cerze suchej. Natomiast moim hitem jest Power Proof. Zdecydowanie. A dlaczego? A przede wszystkim przez konsystencję, która jest bardzo, bardzo wodnista, lekka, delikatnie zielona, nie pozostawia białego takiego efektu na skórze, ale też momentalnie się wchłania. I to jest świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o skórę mieszaną i skórę tłustą. Dodatkowo to, co tutaj daje nam ten filtr, to jest też ochrona przed potem i przed wodą, bo sam preparat możemy stosować w takiej naszej codziennej pielęgnacji, ale jest on również przeznaczony dla osób, które aktywnie działają, na przykład na powietrzu, biegają, korzystają z rowera, z różnych sportów na powietrzu, uprawiają jakąś aktywność, ale też chodzą na siłownię, korzystają z basenu i to jest naprawdę, słuchajcie, rewelacja. Producent zaleca nam w przypadku każdego z nich stosowanie niewielkiej ilości, ale ważne jest to, że musimy po 2-3 godzinach każdy z tych produktów dokładać. Ja wiem, że może być to nieco problematyczne, jeżeli chodzi o makijaż, kiedy znajdujemy się w jakimś pomieszczeniu i trzeba sobie ten filtr dołożyć. Natomiast to, słuchajcie, trzyma tak niesamowicie makijaż w ciągu dnia. Tak jak wspomniałam, ja mam cerę mieszaną i niestety latem ten efekt błyszczenia skóry tutaj w strefie T bardzo szybko się pojawia. A wyobraźcie sobie, że ten filtr zatrzymuje ten efekt i ta skóra przez cały dzień wygląda naprawdę bardzo ładnie. No oczywiście ja sobie zawsze dodatkowo aplikuję jeszcze filtry w ciągu dnia. To nie jest tak, że nakładam filtr tylko raz dziennie i potem mam już po prostu gdzieś ochronę przeciwsłoneczną, absolutnie nie. Ale jeśli chodzi o ten produkt, to Wam gorąco polecam, cera mieszana i tłusta. Ten produkt polecam do cery suchej, odwodnionej i normalnej. Obydwa must have
na lato. Już nie wspomnę o okresie jesienno-zimowym, ale lato to jest obowiązek. Ja wiem, że te produkty nie należą do najtańszych, natomiast jeżeli zwrócicie uwagę na składy, to zauważycie, że zostały tutaj wykorzystane naprawdę ciekawe substancje aktywne i myślę, że w dużej mierze płacimy też za te formuły, za to, co tutaj mamy w składach tych produktów i jak one chronią naszą skórę. Także jeżeli czegoś szukacie tego typu, jeżeli szukacie naprawdę dobrych filtrów, nie takich z apteki, nie jakichś tam z drogerii, ale wysokopółkowych, dobrej, naprawdę dobrej marki, to gorąco Wam polecam Cell Fusion Sea Expert. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam kilka właśnie takich ciekawych moich perełek do pielęgnacji twarzy i między innymi drugi to jest mgiełka. Mgiełka samoopalająca marki Saint-Tropez. Ja o tym kosmetyku już Wam wspominałam przy okazji jednego z ostatnich holi kosmetycznych. Zakochałam się. Już dawno nie miałam tak fajnego produktu opalającego, bo po pierwsze, mamy tutaj bardzo naturalny efekt opalenizny. Po drugie, jest to mgiełka w sprayu, którą wystarczy spryskać naszą skórę, więc nie brudzimy sobie dłoni, nie musimy się o nic martwić. A trzy, możemy ją dokładać w ciągu dnia. Ten efekt opalenizny rzeczywiście pojawia się tak stopniowo. To nie jest tak, że spryskacie sobie nią twarz i możecie obawiać się, że gdzieś tutaj pojawią się jakieś plamy, że ta mgiełka będzie podkreślać nasze pory skórne, że gdzieś tutaj będzie w nie wchodzić. Słuchajcie, absolutnie nic takiego nie ma miejsca, nic się nie dzieje. Co prawda, dostałam od Was pytanie, jak jest w przypadku blond włosów. No bo skoro używamy mgiełkę na naszą twarz, tutaj szyję gdzieś na dekolt, to ją rozpylamy. Czy mgiełka nie brudzi blond włosów? Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć Wam na to pytanie, ponieważ jak widzicie, ja mam włosy w kolorze brązowym i takiego efektu nie zauważyłam, żeby gdzieś tutaj pojawił mi się taki efekt samopalacza, który bardzo często występuje w momencie, kiedy nakładamy taki standardowy produkt brązujący na naszą skórę i gdzieś tutaj przy włosach możemy zauważyć, że robią się takie lekko żółte. Jeśli wiecie, o co mi chodzi, to wiecie, o co mi chodzi. Tutaj czegoś takiego nie ma. Poza tym zapach. Mgiełka pachnie tropikalnie. To jest tak, jakbyście spryskiwały twarz jakąś nawilżającą, odświeżającą mgiełką. Coś wspaniałego. I kolejny plus. Nie pojawia się efekt śmierdzenia. Czyli takiego śmierdziuszka w przypadku samoopalaczy. W ogóle nie ma, słuchajcie, o tym mowy. Naprawdę, uwierzcie mi, ja już testowałam wiele różnych samoopalaczy. Niektóre śmierdzą bardziej, niektóre niestety nie. Wszystko przez ten efekt utleniania, ale w przypadku tej mgiełki na twarz absolutnie tego nie ma. Ja mam bardzo wyczulony nos, jeżeli chodzi o produkty zapachowe do pielęgnacji naszej twarzy. A tu przepiękny zapach tropikalny, który z czasem się ulatnia z tej skóry. Wystarczy mgiełką popryskać po codziennej pielęgnacji. Można używać wieczorem, można używać rano, można ją sobie dokładać w ciągu dnia na makijaż. Coś wspaniałego. Polecam Wam gorąco, bo myślę, że to jest świetny produkt i fajne rozwiązanie na lato. Podkreślam po raz kolejny, nie uzyskacie nim bardzo mocnej opalenizny. To jest coś, co sprawi, że ta opalenizna na skórze będzie delikatna i piękna. Nie będziecie już takim bladzioszkiem na ulicy, ale będziecie naprawdę ładnie wyglądać. Także zainteresujcie się mgiełką, jeżeli czegoś takiego właśnie szukacie. Ja Wam polecam. Teraz przejdziemy do makijażu i pokażę Wam kosmetyk, który używam codziennie. W ogóle nie wyobrażam sobie dzisiaj mojego makijażu bez tego produktu. I to jest paletka marki Smashbox. Wygląda ona w ten sposób. Ja już Wam ją pokazywałam przy okazji jednego z moich filmików z makijażem. Zobaczcie na zużycie tej palety. Stosuję ją codziennie, a naprawdę zużycie jest niewielkie. Kolory, które pokochałam w tej palecie, to przede wszystkim bronzer, który jest w takim chłodnym odcieniu, rozświetlacz, róż i ten oto jasny, ja bym powiedziała, że to nie do końca jest puder, ale stosuję każdy z nich. Oczywiście bronzer jako bronzer, natomiast rozświetlacz, czy właśnie ten odcień, czy róż,
nawet na powieki, gdzieś tutaj delikatnie, żeby podkreślić mój makijaż. Dzisiaj też mam nim wykonany makijaż, także jestem absolutnie zachwycona tą paletką. Oczywiście to nie jest tani produkt i ja też zdaję sobie z tego sprawę, ale specjalnie dla Was wybrałam się na taką rundkę po różnego rodzaju sklepach i drogeriach kosmetycznych i wyobraźcie sobie, że w ofercie tych wszystkich tańszych marek znalazłam, można by było powiedzieć, odpowiednik tej paletki. Co prawda mamy tam trzy odcienie i to jest paleta marki Vibo. Tam znajdziemy odcień mniej więcej podobny do tego brązującego kolorku. Mamy coś w rodzaju właśnie takiego różu i jest też rozświetlacz. Myślę, że spodoba Wam się ta paletka. No jest zdecydowanie cenowo o wiele, wiele tańsza. Mamy co prawda, tak jak mówię, trzy te odcienie, natomiast może być takim małym zamiennikiem tej paletki. Natomiast ja bardzo się cieszę, że pojawiła się ona w moim codziennym makijażu, bo tak jak mówię, dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby coś innego mogło tutaj widnieć na mojej twarzy, a jest naprawdę świetna. Pigmentacja, rewelacja. O, nawet mi się zrymowało. Koodcienie fantastycznie dobrane. Można ją stosować na kilka sposobów. Nie pyli się. Jest naprawdę wydajna. Także kolejny kosmetyk, który w tym dzisiejszym przeglądzie najlepszych produktów czerwca mogę Wam polecić. I jeszcze jedna rzecz z makijażu. Tym razem nie ja sama ją odkryłam, ale polecił mi ją Paweł. Pawła już mogliście poznać przy okazji filmiku z letnim makijażem. I Paweł zaproponował mi coś nowego do brwi. Jest to paletka marki Estée Lauder numer 03, który jest przeznaczony specjalnie dla ciemnych brunetek. Troszeczkę martwiłam się, czy na pewno to będzie paletka dla mnie, ale jak użyłam ten ciemniejszy odcień, który widzicie tutaj jest używany przeze mnie codziennie, to stwierdziłam, że to jest jednak to. W paletce, tak jak możecie zauważyć, są dwa kolorki, jest dosyć duże lusterko, mamy tutaj pędzelek i mamy maleńką pęsetkę. O, i ten ciemny odcień jest bardzo mocno napigmentowany, więc ja dosłownie pędzelek delikatnie w nim zanurzam i podkreślam moje brwi. Nawet kilka osób ostatnio zauważyło, że coś w tych moich brwiach się zmieniło, a to jest właśnie zasługa tej paletki. I teraz jak ją stosuję, uwielbiam. Ona mi się nigdzie nie osypuje, jeżeli chodzi tutaj o moje powieki, na co ja bardzo zwracam uwagę, jeżeli chodzi o właśnie wystylizowanie brwi. Poza tym ten odcień nie zanika w ciągu dnia, bardzo długo się właśnie trzyma, aż do momentu, kiedy ja wykonam demakijaż, nic mi się tutaj nie przemieszcza, nie rozpływa, nie zmywa z potem i tak dalej. Świetny produkt. Tak jak mówię, ja mam wersję numer 03, jest wersja 02, nieco jaśniejsza, ale dla mnie już akurat była za bardzo pomarańczowa i jest wersja dla blondynek. Jeżeli szukacie fajnej paletki, to się rozejrzycie właśnie za to. Ona jest dostępna w stałej ofercie marki Estée Lauder, tej ofercie makijażowej i myślę, że może Wam się spodobać. No taki kompaktowy produkt, ten jaśniejszy odcień totalnie do mnie nie pasuje, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi taki odcień brwi nieco bardziej złoty, to to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam jeszcze jeden produkt do pielęgnacji ciała i jest to... To jest relaksujący balsam do ciała marka Naturative i produkt, który ja już znam naprawdę bardzo długo. To jest trawa cytrynowa, zapach idealny na lato, odświeżający, lekko cytrusowy, lekko ciepły, bardzo długo utrzymuje się na skórze. Ja w ogóle kocham masło z tej serii, kocham peeling z tej serii do ciała, uwielbiam krem do rąk. No i teraz balsam, balsam, który nakładam codziennie wszędzie, na całe moje ciało, a ponieważ Wy wiecie, że ja uwielbiam w okresie letnim stosować samoopalacze, więc nawilżanie to jest taka podstawa, którą muszę codziennie stosować, zarówno rano i wieczorem, żeby ten samoopalacz też dobrze wyglądał, a samoopalacze do ciała mają taką tendencję, że trochę tą skórę przesuszają, więc tutaj potrzebny mi jest produkt, który nie będzie zbytnio tej skóry obciążał, bo ja na przykład latem nie lubię stosować
zbyt dużo olejków, bo ta skóra mi się nieco tak klei i też tego nie lubię w ciągu dnia. Natomiast ten balsam to jest mój powrót. Kosmetyk, który ja już, tak jak mówię, znam od bardzo, bardzo dawna. Uwielbiam, uwielbiam za skład, uwielbiam za to, jak pachnie, jak długo ten zapach na skórze się utrzymuje, jaka ta skóra jest miękka, nawilżona, gładka. No mogłabym Wam tutaj opowiadać i opowiadać, ale jeżeli jeszcze nie znacie marki Naturative i serii właśnie z trawą cytrynową, to ja Wam gorąco polecam na lato, musicie ją koniecznie sprawdzić. Poza tym zdradzę Wam tutaj taką ciekawostkę, że marka zmieniła design swoich opakowań. Jest też nowe logo, więc jeżeli będziecie szukać, to nie zdziwcie się, że te produkty nieco inaczej wyglądają teraz. A ja uważam, że są naprawdę całkiem fajne. Tu mamy 200 ml, pojemność naprawdę bardzo duża, pompeczka, fajnie się nakłada i cena też jest moim zdaniem wyjątkowo dobra. Kochani, pokazałam Wam perełki zeszłego miesiąca i muszę Wam powiedzieć, że było mi naprawdę ciężko wybrać takie najlepsze, najfajniejsze kosmetyki, które mnie zachwyciły w czerwcu, a troszkę ich się u mnie pojawiło, tych nowości kosmetycznych, i myślę, że w kolejnym przeglądzie najlepszych produktów lipca zobaczycie kolejne perełki. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie któryś z tych kosmetyków, które Wam dzisiaj poleciłam. Czy poznałyście w czerwcu jakieś perełki, których ja na przykład nie znam. Może polećcie mi coś ciekawego do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji ciała. Mam tutaj do Was również pytanie, jeżeli chodzi o wody zapachowe letnie, które Waszym zdaniem są godne uwagi. Bo powiem Wam tutaj, że się tak rozglądam z jakimiś nowymi zapachami i jestem ciekawa, czy polecicie mi coś, co wpadnie idealnie w mój gust. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie wszystkie najważniejsze linki, jeżeli chodzi o te kosmetyki. Znajdziecie również linki do postów na blogu. Jeśli Was coś zainteresowało, to ja Was gorąco zapraszam do sprawdzenia tych linków. I tak jak zawsze, żegnam się z Wami cieplutko. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!